Polski, no wstrzymał się jeszcze z decyzją, prawda? Także to są sprawy pilne, które musimy budżetować. To jest właśnie ta zapłata, to jest dofinansowanie oświaty, bo tutaj też to paragrafy, na które musimy trochę środków przerzucić. To są dotacje budżetowe, które my wprowadzamy, to są tylko zapisy. To jest też w jakiejś części likwidacja inwestycji, których już nie jesteśmy w stanie po prostu wykonać w tym roku, więc nie ma sensu, żeby one w tym budżecie dalej widniały. W związku z tym część tych inwestycji po prostu przesunęliśmy na 2019 rok. Część zlikwidowaliśmy, bądź też zmieniliśmy zapis od 19 jako zadanie inwestycyjne wieloletnie, 19 do 22 do 23 roku. Natomiast to zlikwidowanie budżetu będzie trwało jeszcze pewnie przez dość długi czas. W związku z tym tylko na dzień dzisiejszy zmieniliśmy zapisy i jeszcze będziemy starali, jeżeli chodzi o te inwestycje wieloletnie, jak to będzie wyglądało. I właściwie tylko z tego wynika, to są bieżące sprawy. To jest między innymi, wprowadziliśmy tutaj środki na dietę, zaległe diety dla Państwa Rady, dla sołtysów również. Tam nie zostały wypłacone środki, dlatego że po prostu ich nie posiadamy w budżecie. One już na dzień dzisiejszy zostały zabudżetowane, także będziemy mieli możliwość, żeby te wynagrodzenia tutaj wypłacić. Mamy tutaj też szereg zadań inwestycyjnych związanych jeszcze, dopóki możemy to robić, to jest wodociągowanie naszych poszczególnych miejscowości. Mamy tutaj wykonanie wodociągu w miejscowości Rzepy, w miejscowości Dobolice, w miejscowości Kamianka. I z tego co pamiętam jest jeszcze jedna miejscowość chyba na Ławach, jeden mieszkaniec się dopominał. Te inwestycje są do wykonania, mamy tam projekty, to jest kwestia tylko zlecenia. Na dzień dzisiejszy, dopóki mamy takie możliwości techniczne, żeby to robić, to po prostu chcemy zakupić materiał, tak żeby tym mieszkańcom pomóc, bo czasami przychodzą do mnie mieszkańcy, którzy mówią, że 3 lata czekają na jakąś inwestycję, na wodociąg. I to jest kwestia tak naprawdę na dzień dzisiejszy chęci wykonania tych inwestycji. Ja uważam, że trzeba im pomóc, w związku z tym pozwolimy sobie też przeznaczyć i zwiększyć tutaj finansowanie, jeżeli chodzi o to wodociągowanie, tak żeby Zakład Obsługi Gminy mógł na dzień dzisiejszy te zadania wykonać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? To wobec braku uchwał przechodzimy do głosowania imiennego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w takim kształcie? Nowowski Stanisław? Jestem za. Gierwatowski Andrzej? Jestem za. Gryczka Edward? Jestem za. Kaczmarczyk Rafał? Jestem za. Konopka Jerzy? Jestem za. Łada Lucja? Jestem za. Majewski Zdzisław? Jestem za. Mierzejewski Bogdan? Jestem za. Mierzejewski Ireneusz? Jestem za. Namiotko Jarosław? Jestem za. Oleg Dariusz? Jestem za. Pupet Rafał? Jestem za. Sikorski Włodzimierz? Jestem za. Anna Wojsz? Jestem za. I Żebrowska Małgorzata? Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Rzepów na 2018 rok została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za. Dziękuję Państwu za głosowanie i ogłaszam 5 minut przerwy. W czasie tej przerwy wszystkie komisje proszone są, żeby spotkały się na górze w celu ukonstytuowania się. Ogłaszam przerwę. Wznawiam obrady poprzednie. Proszę. Przechodzimy do punktu 4. Następnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 52 łamaną na 306 łamane na 2018 Rady Gminy Rzepów z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rzepów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Państwo radni otrzymali projekt uchwały. Czy są uwagi do projektu? Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. Proszę Pan Wójt. Tutaj podjąłem taką decyzję, że podjęłem tę uchwałę. To jest nadzór prawny wojewody, po prostu zwrócił już jakiś czas temu na uwagę urzędowi, że
zapisy zmieniające, które tam się pojawiają, właściwie wynikają tylko i wyłącznie z tego, że inaczej powinny wyglądać zapisy. I my to po prostu przepisaliśmy tylko w inny sposób, tak jak tego wymagał nadzór prawny wojewody. Także generalnie sam projekt jest w takim samym kształcie, są inne zapisy, natomiast wszystkie tego typu uchwały, które się pojawiają i które są w kolejce, co ja stwierdziłem, że po prostu na bieżąco będziemy podejmowali. Dlatego, że na dzień dzisiejszy tych spraw jest dość dużo, one się piętrzą, także jak coś takiego się będzie pojawiało, to ja będę chciał na kolejnych sesjach też, żeby jak najszybciej podejmować uchwały, tak żeby zachować tutaj drożność, tym bardziej, że ten program będziemy wdrażali już w 2019 roku. I właściwie to wynika tylko z tego. Dziękuję. Dziękuję panie Wójcie. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Przechodzimy do głosowania imiennego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w takim kształcie, jak zostaliśmy z nim zapoznani? Pan Stanisław Bochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gerwatowski. Jestem za. Pan Edward Bryczka. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Pan Jerzy Kowalka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Jestem za. Pan Jarosław Namiotko. Jestem za. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kubek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. Żebrowska Małgorzata. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała zmieniająca uchwałę nr 52/306/2018 Rady Gminy Rzeków z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Rzeków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, została przyjęta w głosowaniu jawnym w obecności 15 radnych, 15 głosami za. Przechodzimy do punktu kolejnego, to jest wolne wnioski i informacje. Tak, panie Wójcie, proszę. Radę chciałem przedstawić takie krótkie sprawozdanie z realizacji tego, co działo się w urzędzie przez ostatni tydzień, tylko to ja tego już odpowiadam. Jeszcze jest taka możliwość, to w tym punkcie bym to przedstawił. Tak, proszę bardzo. Szanowni Państwo, na wstępie powiem tak, że robiliśmy rozmowy z bankiem, ponieważ podjęliśmy rozmowy z bankiem, nie rozmawiałem z prezesem banku spółdzielczego, ponieważ wiemy wszyscy, że sprawa się toczy przez okres 8 lat, natomiast ja podjąłem rozmowę, będziemy jeszcze rozmawiali dalej, ponieważ nie jest to sprawa bardzo złożona. W chwili obecnej sprawa sądowa z bankiem jest już, można powiedzieć, na zakończeniu, więc myślę, że w przeciągu 6 miesięcy się rozstrzygnie. Natomiast ja podjąłem rozmowy i negocjacje na temat uzyskania pomieszczeń, które znajdują się na dole, z tego względu, że chciałbym przenieść urząd stanu cywilnego tam na dół, ponieważ na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że osoby starsze bardzo często nie korzystają z windy, tylko chodzą po schodach. Mamy dość duże problemy, muszą schodzić na dół później z opłatami, więc no, chcielibyśmy im po prostu pomóc. Z drugiej strony OSC potrzebuje na dzień dzisiejszy drobnego archiwum, także myślę, że to pomieszczenie zaspokoi w pełni te potrzeby. Na dzień dzisiejszy te rozmowy trwają, jak długo jeszcze nie wiem, natomiast myślę, że są na dobrej drodze. Chciałem Państwa poinformować również, że spotkałem się z mediatorem w sprawie pani Barty Śmierowskiej. Rozmawialiśmy tutaj bodajże w zeszłym tygodniu, w środę. Podpisałem ugodę, pani Beata 7 stycznia wraca do pracy na zasadzie porozumienia stron. Także sprawa zostaje na dzień dzisiejszy, można już powiedzieć, że zamknięta. Czekamy tylko na sprawę sądu właściwie. Chciałem Państwa poinformować, że mam nową obsługę prawną. Z tego względu, że pan wójt poprzednio podchodząc utworzył referat, natomiast pani Emilia Blok, która u nas pracowała, w zasadzie porozumienia stron, jednostronnie właściwie wypowiedziała umowę, pani Łupysińska wypowiedziała umowę jeszcze przed objęciem przeze mnie urzędu.
W związku z czym praktycznie przez tydzień byłem pozbawiony całkowicie usługi prawnej tutaj w urzędzie. Chcę Państwa poinformować, że dzisiaj, wczoraj rozmawiałem z prawnikiem, pan Łukasz Kubel. To jest nowy adwokat, który będzie prowadził nasze sprawy w urzędzie, też już będzie pełnił w każdy wtorek w godzinach porannych. Natomiast dalej będziemy ustalali jeszcze, jak będzie wyglądała ta współpraca w szczegółach, dlatego że po prostu mamy bardzo dużo, jak się okazuje, mamy bardzo dużo spraw sądowych, które są w toku i te rozstrzygnięcia muszą zapaść do końca roku. I my tej obsługi prawnej potrzebowaliśmy bardzo szybko, tym bardziej zastępstwa procesowego. W związku z czym pan Łukasz będzie mógł nie tylko doradzać, ale będzie też mógł prowadzić nasze sprawy sądowe przed sądami powszechnymi. To jest też bardzo ważne. Kolejna informacja, zleciłem wykonanie inwentaryzacji w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzeku. Jest to w chwili obecnej w toku procesowania. Wykonaliśmy dokumentację zdjęciową, jak wyglądają hale, ponieważ tam przez długi czas nikogo nie było. Ja myślę, że Państwa radnych i sołtysów zapoznam, jaki był stan tego, tylko myślę, że nie na sesji, tylko jak będziemy pracowali w komisjach, bo myślę, że sesje są transmitowane. Nie chciałbym, żeby myślę, że mieszkańcy oglądali, jaki jest stan pomieszczeń tego, co tam zostaliśmy. Natomiast ta inwentaryzacja na dzień dzisiejszy trwa. Wprowadziliśmy tam karty paliwowe, ponieważ czegoś takiego nie było. Także są wprowadzone karty paliwowe, wszystkie samochody są zabezpieczane teraz też na placu, już na hali właściwie, bo stały na placu, prace nie były zabezpieczone. Także też te sprzęty są zabezpieczone. Mieliśmy tutaj część sprzętu, który nie był spisany do inwentarza, w związku z czym też solarki, półki, tam jest tego na parę set tysięcy zostało wprowadzone. Jeszcze tu pan skarbnik mi się uśmiecha, bo jeszcze nie podpisałem, więc nie zdążyłem podpisać tych dokumentów, natomiast wprowadziliśmy to na stan. Ten sprzęt został przekazany do Urzędu Gminy w maju, nie został wprowadzony na stan, dopiero właściwie po weryfikacji wprowadzamy go na stan Urzędu Gminy i przekazujemy do Zakładu Obsługi Gminy. Później będziemy podejmowali decyzję, jak będzie z wykorzystaniem tego sprzętu. Pozwolimy sobie złożyć, ponieważ jest końcówka roku i trzeba tutaj pilnie składać wnioski o projekty zewnętrzne, także chciałem Państwa poinformować, że złożyłem dwa dofinansowania. Pierwsze dofinansowanie do szkoły dla osób w wieku powyżej 25 roku życia. To jest dofinansowanie na 150 tysięcy. Dzisiaj dostałem informację. W zeszłym tygodniu składaliśmy, dzisiaj dostałem informację, że otrzymaliśmy już tę dotację, także Urząd Gminy otrzymał dotację 150 tysięcy złotych na szkolenie. Będziemy mogli za to zakupić sprzęt komputerowy. Ten sprzęt komputerowy, który zostanie zakupiony na potrzeby szkoleń, następnie zostanie przekazany na cele edukacyjne. Dla Państwa dyrektorów już Państwo się będziecie dzielili tym sprzętem w zależności od zapotrzebowania placówek oświatowych. Natomiast ten projekt będzie realizowany od 2019 do 2020 roku przez 2 lata. Złożyliśmy też dofinansowanie do pracowni szkolnych, tutaj przez firmę zewnętrzną, na każdą szkołę w wysokości około 70 tysięcy złotych na pracownie biologiczne, chemiczne bądź też komputerowe. Ten projekt również został już złożony. Dzisiaj podjąłem rozmowę na temat takich prac zewnętrznych, edukacyjnych przy placówkach oświatowych. To jest też jest możliwość zdobycia dofinansowania. Niestety w tym roku już nie udało mi się, z tego względu, że rozmawiałem w gminie, w której pracowałem, tam akurat udało się ten projekt zrealizować. Natomiast jestem umówiony na spotkanie i mam nadzieję, że przy tych placówkach, gdzie będzie to możliwe, będziemy takie ścieżki edukacyjne po prostu robili. Tam jest to dość fajnie wygląda, można zobaczyć na placu przed się. Jak to wygląda? To są jakieś budki rynkowe dla ptaków, dzieci mogą przyjść, gry, zabawy. To jest taka typowa forma edukacji na żywo. Także to też będziemy rozmawiali w przyszłym roku, w których placówkach, gdzie, ale to będzie już spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych i wspólnie będziemy podejmowali decyzje tam, gdzie mamy możliwości techniczne, gdzie będzie taka potrzeba po prostu, tak? Nastąpiła zmiana również na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Trybęczy. Tam została powołana przeze mnie pani Anna Przygoda. W poniedziałek, w momencie, kiedy obejmowałem urząd, otrzymałem taką informację, że 3 miesiące temu wypowiedzenie złożyła pani dyrektor Beata Wierzyjewska, która do tej pory pełniła te obowiązki. W związku z czym spotkaliśmy się, ja poprosiłem panią dyrektor, żeby jeszcze przez tydzień pełniła tę funkcję, bo naprawdę ciężko jest powierzyć komuś obowiązki właściwie pierwszego dnia urzędowania. Pani dyrektor Mierzyńska zgodziła się, także pełniła obowiązki do piątku. W dniu
pozycję. Z przepisów wynika, że musi być to osoba, która jest zatrudniona w tym procesie oświatowym, także myślę, że jest to najrozsądniejsze rozwiązanie dla tej miejscowości, dla tej szkoły. Pani Anna przez wiele lat dyrektorowała w tym zakładzie pracy, także myślę, że to też jest rozsądne rozwiązanie, jeżeli chodzi o tę placówkę. Podpisałem takie zarządzenie na okres 10 miesięcy. Pani dyrektor będzie tam pełniła taką funkcję. Odwołałem się z gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Państwo wiecie, że tam pełniłem funkcję przez okres ostatnich 4 lat, także wydałem zarządzenie odwołujące siebie, ponieważ nie chciałem już tam, właściwie nie mogę pracować, także to też tutaj powołałem na swoje stanowisko panią Mirosławę Mierzejewską, to jest pracownik Urzędu Gminy. Pani Mirka zajmuje się po prostu tą komisją alkoholową. On wysyła listę do osób zainteresowanych, wzywa na spotkanie. Myślę, że to też jest ważne, żeby pracownik Urzędu Gminy nad tym czuwał i trzymał pieczę, bo tak naprawdę, jeżeli jest to same osoby z zewnątrz, to funkcjonowanie tej komisji wygląda po prostu źle. Z tego względu podjąłem taką decyzję, żeby wróciło to na tory poprzednie. W najbliższym czasie będziemy na pewno robili jeszcze jedną sesję z tego względu, że szanowni państwo, zmiany budżetowe, które przygotowaliśmy w chwili obecnej, to są tylko najpilniejsze zmiany, które zostały przygotowane przeze mnie. Ze względu na dotacje, które trzeba wprowadzić, argumentowałem to już wcześniej, prawda? Natomiast tych zmian budżetowych jest znacznie więcej, my będziemy musieli to wprowadzać systematycznie. Także prosiłbym o wyrozumiałość po tych sesji w grudniu. Pewnie jeszcze kilka będzie i chciałbym poprosić o zrozumienie, natomiast my nie jesteśmy w stanie szybciej po prostu tego przygotowywać, bo mamy moce przerobowe takie, jakie mamy. Pani skarbnik siedzi, przygotowuje, natomiast to nie jest tylko ona, to jest cały zespół ludzi, którzy też te zmiany w jakiś sposób poprawiają, także to wymaga czasu i budżet na 2019 rok już jest w chwili obecnej procesowany, też będziemy się nad nim pochylali. Ten budżet z 2018 roku jeszcze na pewno raz będziemy podejmowali uchwałę, żeby te zadania inwestycyjne, te środki, które zostaną, po prostu żeby przenieść na 2019 rok. W najbliższym czasie będę też prosił o spotkanie z Państwem radnym z tego względu, że jak Państwo zauważyliście, bardzo dużo dzieje się w mieście. Natomiast my ze względu na to, że jesteśmy bliskim sąsiadem tego miasta, to też w jakiś sposób odbija się na nas. A mam tutaj na myśli kursowanie linii MZK. Wiem, że w drodze jest do mnie pismo i rozmawiałem z panem prezydentem. Pan prezydent planuje przywrócenie poprzednich kursów autobusowych. Natomiast my na dzień dzisiejszy już wyciągamy właściwie dane z MZK, ponieważ od tygodnia było to niemożliwe ze względu na chorobę połowy spółki. Na dzień dzisiejszy udało nam się te wszystkie informacje wydobyć. Będziemy też musieli się do tego dostosować. Nie jest to jakaś fanaberia moja, radnych czy urzędu gminy, tylko po prostu dostosowujemy się do tych warunków, które panują. Ponieważ pan prezydent chce, żeby te kursy wyglądały zupełnie inaczej, będziemy musieli się spotkać, porozmawiać. Jeżeli ktoś z radnych oczywiście będzie miał ochotę uczestniczyć w tym spotkaniu, to ja nie widzę żadnych przeszkód. Natomiast ustaliliśmy taką formułę, że spotkamy się w jakimś węższym gronie, omówimy najbardziej palące nas tematy i w następnej kolejności będziemy przedstawiali to radnym, prawda, bo my musimy się też do tego dostosować. Tak naprawdę nie wiem jeszcze, jaka jest finalna wizja i koncepcja tego wszystkiego, bo wiem, że to jest przygotowywane jeszcze w MZK. Natomiast w najbliższym czasie na pewno, jak te informacje będę miał, to będę Państwu dalej przedstawiał. Kończy się też przetarg na śmieci. Będziemy musieli tutaj podejmować wspólne decyzje. Myślę, że to też już na komisjach będziemy, ja sygnalizuję na dzień dzisiejszy, natomiast będziemy podejmowali tę kwestię, ponieważ jest dokumentacja, z którą chciałem radnych zapoznać. No i mamy kilka rozwiązań, także no też Państwo musicie wiedzieć, co my robimy, w którym kierunku będziemy zmierzali. Natomiast ja Państwa z tym zapoznam. Poproszę też Pana mecenasa o opinię prawną, bo to jest na dzień dzisiejszy bardzo istotne z tego względu, że już otrzymałem pismo z nadzoru, że nie do końca to rozwiązanie, którego mamy w chwili obecnej, jest zgodne z przepisami. Także czekam jeszcze na opinię prawników i będę to Państwu wszystko starał się na bieżąco przedstawiać. Właściwie jeżeli chodzi o to funkcjonowanie, to jest tyle. Jeśli mówię o spotkaniach, o podkowy, które już odbyłem i
szeregu innych spotkań w placówkach. W niektórych placówkach wypaczyli się spotkałem z nauczycielami. Wczoraj spotkanie właśnie w Szumęcze. Przedstawiłem mu panu dyrektor, powiedziałem, jak chciałbym, żeby ta placówka funkcjonowała przyszłościowo, jakie mamy plany. To była rozmowa z rodzicami, bardzo mi przyjemna atmosferze. Mam nadzieję, że tak dalej to będzie wyglądało. Tych spotkań było naprawdę bardzo dużo. Już myślę, że wszystkich nie będę referował, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast na bieżąco, na kolejnych sesjach też chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, w którym kierunku będziemy zmierzali i jak ja bym chciał, żeby ten urząd został poukładany. Rozmawiam z pracownikami urzędu, zapoznaję właściwie poszczególne stanowiska, ponieważ na dzień dzisiejszy znam tylko struktury właściwie z dokumentu, natomiast niekoniecznie ta struktura odzwierciedla stan faktyczny. W związku z tym rozmawiamy po prostu. Ja przyglądam się tej pracy, jak to wygląda i na pewno będziemy też jakieś usprawnienia, które będziemy chcieli powolutku wdrażać. Ja bym chciał też poinformować państwa, że przerobiliście przeze mnie urzędu, struktura tego urzędu została zmieniona i to też państwo musicie wiedzieć. Zostały powołane referaty. I nie tylko, tam jest bardzo dużo takich zmian. I to też chciałem państwu powiedzieć, że referat, na przykład ten referat, który został powołany dotyczący obsługi prawnej, to jest referat, który właściwie przywróciliśmy tutaj stan pierwotny funkcjonowania tego. To też jest, myślę, że dość istotna informacja. Mieszkańcy zgłaszają na bieżąco jakieś problemy, potrzeby. Ja przeżyłem dzisiaj drugi wtorek. Odnośnie interesantów, są to bardzo kreatywne spotkania bardzo często. Natomiast my te potrzeby wszystkie zapisujemy i jest, tak jak mówię, tego dużo. Ja na bieżąco staram się odpowiadać mieszkańcom. Takie pilne sprawy to jest wodociągowanie i to wodociągowanie staramy się wykonywać w chwili obecnej na bieżąco. Będziemy wykonywali wodociągowanie takie pilne do momentu, kiedy się nie zamarznie. Ja zleciłem również przygotowanie, jeżeli chodzi o przygotowanie do zimy. Poprosiłem o stan, także wiem, że ZOG jest przygotowany. Poszczególni podwykonawcy też są przygotowani. W chwili obecnej będziemy przygotowywać się do zapytania ofertowych na 2019 rok, jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie, bo to jest, to myślę, że palący temat. Ja również zleciłem zakładowi obsługi gminy bieżące żwirowanie dróg, dopóki możemy, to żeby te wszystkie drogi żwirowe przed tym okresem zimowym poprawić, z tego względu, że ja sobie zrobiłem taki objazd, niektóre wyglądały bardzo źle, myślę, że takie bardziej zapomniane drogi, miałem problem, żeby przejechać. W związku z tym poprosiłem, żeby jak najszybciej nabyć tam tego żwiru, z tego względu, że jak będzie ta pierwsza zmarznina, to później będzie kłopot z jakimkolwiek żwirowaniem. Jeżeli jest jakiś problem, tylko naprawdę, jeżeli to jest problem w danej miejscowości z jakąś drogą żwirową, to bardzo bym prosił też o kontakt. My będziemy starali się na bieżąco podsumowywać, tak żeby ci mieszkańcy mogli przejechać. Niestety jest końcówka roku, pogody mamy taką, jaką mamy, więc też nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić i prosimy tutaj o wyrozumiałość. Jeżeli chodzi jeszcze o część tego starego budżetu, ja chciałbym państwa poinformować, że te zadania, które są jeszcze możliwe do wykonania, typu montaż na przykład luster, odwodnień, ja już zrobiłem objazd też gminy, tam gdzie te lustra są możliwe do zamontowania, po to, żeby poprawić bezpieczeństwo, one będą montowane, już jest powołana komisja, tak samo z programem zwalniającym, tam jest kwestia, wiem, że pani Bolomie jest rozwór odnośnie przeniesienia, zamontowania jednego przystanku autobusowego, musimy tam w rozworach poczekać, ponieważ jest w chwili obecnej jeden punkt, który chciałem na początku, czekamy, aż będzie wykonana inwestycja drogowa, wówczas będziemy podejmowali decyzję, jeden przystanek został już w Topolicach bodajże przeniesiony, tam też wysłałem komisję, także staramy się na bieżąco reagować na takie potrzeby. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Proszę, głos ma pan wiceprzewodniczący Edward Wilczka. Czytam państwu protokoły z posiedzeń komisji. Protokół numer 1 z 2018 z pierwszego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty odbytego w dniu 4 grudnia 2018 roku. Posiedzenie udziałowcieli. Małgorzata Szydłowska, przewodnicząca rady. Członkowie komisji Jarosław Namiotko, Lucja Wada, Małgorzata Żydowska, Stanisław Kowalski i Mariusz Olek. Pani Małgorzata Żydowska, przewodnicząca rady, dokonała otwarcia posiedzenia, witając obecnych. Stwierdziła, iż na stan 5 członków komisji obecnych jest 5, a więc wystarczająca ilość, aby obrady były prawomocne. Odczytała porządek obrad komisji. Punkt 1. Ukonstytuowanie się komisji. Punkt 2. Zapytania i wolne wnioski. Członkowie
członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie go przyjęli. Do punktu pierwszego. Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali na przewodniczącego komisji radną Łucję Płanę, Komisji Budżetu i Oświaty. Do punktu drugiego, ponieważ nikt głosu nie zabierał, na tym protokół zakończono, podpisano przewodnicząca komisji Łucja Łada. Także pani Łucja Łada jest przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty. I drugi protokół numer 1 przez 2018 z pierwszego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 4 grudnia 2016 roku. W posiedzeniu udział wzięli Małgorzata Piotrowska, przewodnicząca Rady, członkowie Komisji Anna Sylwia Wojsz, Jerzy Konopka, Edward Gryczka, Zdzisław Majewski, Andrzej Gierwatowski. Pani Małgorzata Żebrowska, przewodnicząca Rady, dokonała otwarcia posiedzenia, witając obecnych. Stwierdziła, iż na stan 5 członków komisji obecnych jest 5, a więc wystarczająca ilość, aby obrady były prawomocne. Odczytała porządek obrad komisji. Ukonstytuowanie się komisji, zapytania i wolne wnioski. Członkowie komisji w głosowaniu radnym jednogłośnie go przyjęli. Do punktu pierwszego. Członkowie komisji w głosowaniu radnym jednogłośnie wybrali na przewodniczącego komisji radnego Zdzisława Majewskiego. Do punktu drugiego, ponieważ nikt głosu nie zabierał, na tym protokół zakończono. Także przewodniczącym Komisji Infrastruktury Technicznej Rolnictwa i Środowiska jest Zdzisław Majewski. To są te dwa, proszę Państwa, protokoły. Jeżeli już jestem przy głosie, Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę, Panie Wójcie, ja od dłuższego czasu na poprzednich posiedzeniach Rady oczekiwałem od Pana Wójta poprzedniego, żeby ujawnił, jakie były dochody, wpływy do gminy z tytułu budowy elektrowni Ostrołęka na naszym terenie, 14 lat. Nie chodziło o wszystkie pochodne, nie tylko wykup ziemi, za ochronę środowiska, czyli za wycinki, za budynek socjalny, za dołożenie do drogi. Chciałbym, żeby Pan Wójt w najbliższym czasie, ja nie mówię, że to jest z dnia na dzień, ale może jakoś swoją komórkę tam uruchomił, żeby te wszystkie kwoty zliczyć i podać tu na tej sali, żeby to było jasne i jawne, żeby nie było tak, że inne dochody. To nie były inne dochody, to były dochody, które żeśmy uzyskali z tego, że żeśmy mieli ziemię na swoim terenie, na którym miała powstać, czy ma powstać elektrownia Ostrołęka. Chciałbym wiedzieć, jaki to był rząd kwoty i ile żeśmy z tego zyskali w tamtym okresie i żeby mieli świadomość ludzie, że i mieszkańcy, ile żeśmy z tego skorzystali i ile teraz tracimy, że tego nie mamy na swoim terenie, bo jeżeli tracimy, to wiadomo, że około 2 milionów rocznie z wpływu podatku, który tylko z tej ziemi w tej chwili jest, natomiast pewnie docelowo dużo byłoby tego więcej, ale najbardziej interesuje mnie to, czy to było, jaka to była kwota do poprzednio to było tylko do określenia, tak? Pan Wójt nigdy nie mógł określić, bo jakby to była jakaś czarna magia. Myślę, że tam jeden dzień, choć muszę powiedzieć, że nie chcę używać uprawnień teraz radnego, bo radny w każdej chwili teraz może wejść do urzędu to sprawdzić. Nie wiem, czy Państwo radni wiedzą, że mają taką możliwość, tak? Że w tej chwili do każdego urzędu wchodzimy i może, no, prawda, jeżeli to jest zgodne z prawem, możemy żądać dokumentów, ale nie będę szedł do Pani Skarbnik i cały dzień siedział, żeby mnie te dokumenty przedstawiła. Choć nie ukrywam, że jestem gotów to zrobić, ale myślę, że Pan Wójt w najbliższym czasie nam przygotuje takie informacje, żebyśmy widzieli. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pan Wójt jeszcze. Panie Przewodniczący, nie widzę żadnego problemu. Mam tylko taką prośbę, żebyście z Państwa też z dużą dozą wyrozumiałości podchodzili do tej naszej pracy, ponieważ naprawdę mamy też spore problemy kadrowe i chciałbym, żebyście Państwo też wiedzieli. Oczywiście ta informacja zostanie przygotowana. Z Panem Przewodniczącym ustalimy dokładnie, kiedy ona zostanie przygotowana, tak żeby to było satysfakcjonujące. Natomiast ze względu na to, że pracujemy nad budżetem jeszcze 2018-2019 i nad 2 PFL, który też po 4 latach trzeba uporządkować, prosiłbym o trochę czasu. Natomiast z czego to też wynika? Wynika to też z tego, że mamy dyrektora Zakładu Usług Gminy na dzień dzisiejszy. Te zadania, to też Państwu chciałem, żebyście wiedzieli, jak wygląda na dzień dzisiejszy stan. Te zadania są na dzień dzisiejszy w jakiejś części wykonuje Pani Sekretarz, w jakiejś części Pani Grażynka. I tak jak mówię, tak naprawdę brakuje tam pracowników, jeżeli chodzi o oświatę. Ja już podjąłem rozmowę, żeby tutaj przyszła osoba, która zajęłaby się tą oświatą. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mieli możliwość powitania jej na sesji i ta osoba się po prostu tą oświatą zaopiekuje, bo to jest dla mnie bardzo istotny element. Natomiast, no mówię, nawet jeżeli chodzi o obsługę Rady, ja sam nie miałem świadomości takiej, że no Pani
to jest tylko delegowanie do pełnienia tej funkcji, też bym chciał, żebyście Państwo oszczędzali tę jeni, dlatego że ona nie jest dedykowana tak naprawdę do obsługi Rady. Bo pani Ania zajmuje się innymi rzeczami w Urzędzie Gminy. My też będziemy musieli tutaj najprawdopodobniej ogłosić konkurs na to stanowisko, no tak, żeby uzupełnić tę lukę. Natomiast no to mówię, to dopiero po zapoznaniu struktury urzędu my widzimy, że nie mamy obsługi prawnej, nie mamy obsługi rady, nie mamy dyrektora ZOG-u i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast my powolutku to wszystko systematycznie uzupełniamy te braki kadrowe, także myślę, że już niedługo będziemy mieli całą tutaj obsadę. Natomiast jeżeli chodzi o te informacje są jawne i nie widzę żadnego problemu, żeby je przedstawić tutaj Państwu na sesji. Czy na komisjach, to jak Państwo radni zadecydują, to oczywiście ja będę przedstawiał. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ podjąłem rozmowę z panem wójtem Skrecidła, też mieliśmy spotkanie, tam był pan prezydent Kulik i jeszcze kilku paru wójtów. Rozmawialiśmy na temat właśnie ZOG-ów i funkcjonowania zakładów obsługi gminy w poszczególnych jednostkach. Widzę, że jest taka tendencja do powoływania spółek, które obsługują gminy i w jakiś sposób zastępują te ZOG-y, bądź też gminy, które w ogóle ZOG-ów nie posiadają. Jestem umówiony na takie spotkanie i chciałbym Państwa radnych zaprosić do Kadzidła. Myślę, że zrobimy taką sesję wyjazdową, tak żebyśmy mogli pojechać i zobaczyć, w jaki sposób tam to funkcjonuje, ponieważ oni rzeczywiście wdrożyli taki proces, gdzie bardzo dużą część zadań gminy przejęli. To funkcjonuje tam bardzo dobrze i myślę, że warto byłoby się z tym zapoznać. Warto, żebyście Państwo zobaczyli, jak to funkcjonuje, jak to wygląda. Ja już na dzień dzisiejszy też pracuję nad kilkoma rozwiązaniami, które chciałem radnym przedstawić. Państwo oczywiście będziecie podejmowali tutaj decyzje. Ja będę Was się starał skłonić do któregoś rozwiązania. Natomiast na pewno będzie docelowo zakład obsługi gminy musiał troszeczkę inaczej funkcjonować. Przede wszystkim zależy mi na tym, że w pierwszej kolejności z tego zakładu obsługi gminy wyodrębni Centrum Usług Wspólnych, tak żeby to była komórka, która stricte zajmie się oświatą, tak żeby ta oświata była oddzielona, jakby separowana od tych zadań, którymi zajmuje się ZOG, z tego względu, że zawsze jak przychodzi dyrektor, który zna się na oświatę, to na oświacie to nie zna się na wodociągach i w drugą stronę też to działa. W związku z czym musi mieć specjalistę, który będzie zajmował się oświatą, bo jest to dość trudna materia i Państwu dyrektorom też trzeba ich wspierać i pomagać. Natomiast zakład obsługi gminy, żeby też efektywnie pracował, to musi mieć kontrolę, ale przede wszystkim też musi mieć wyznaczone jasne zadania, tak żeby to było systematyzowane, tak żeby oni mogli precyzyjnie wiedzieć, co mają robić, a myślę, że to radni wyznaczą kierunek tego działania, tego funkcjonowania, tak żeby ten ZOG też mógł optymalnie funkcjonować, bo tylko na tym nam zależy. Tak żeby nie było takich sytuacji, że pracownicy nie wiedzą, co robią, chociaż ja nie mówię, że tak jest. Natomiast najważniejsze jest to, żeby ci pracownicy wiedzieli, co mają robić, gdzie robić, jakie są zadania określone, żeby to nie było na zasadzie takiego gaszenia pożaru, że coś się tam popsuło, no to trzeba kogoś wysłać, prawda? Tylko żeby to wszystko było systematyzowane i myślę, że trzeba spotkać się w porozumieniach, zobaczyć, jak to wygląda, jak to działa. Ja znam gminy, gdzie naprawdę to się sprawdza i działa dobrze i bylibyśmy w stanie, myślę, że bardzo szybko ten zakład dostosować. Bo ja słyszałem tam na zakładzie też, że my chcemy go likwidować, nie chcemy go likwidować. Ja bym chciał go wyodrębnić na właśnie Centrum Usług Wspólnych, jeżeli Państwo radni podejmą taką decyzję. No i na pewno przeorganizować w taki sposób, żeby on był jak najbardziej wydajny i pomocny dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że jesteśmy w punkcie wolne wnioski i informacje. To są jeszcze jakieś głosy? To dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do punktu 6, którym jest zakończenie obrad. Ostatnim punktem programu jest zakończenie obrad. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w obradach. Zamykam obrad drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeszów.